Na ilustracji przedstawiono banknot 10-złotowy w skali 1 do 5. Jeden z boków ma na tej ilustracji 60 mm, a drugi jest dwukrotnie krótszy. Więc tak, dłuższy bok ma na pewno 60 mm, ale co tutaj dalej jest napisane? Jaką długość rzeczywistości ma krótszy bok tego banknotu? Więc tak, 60 mm to jest to samo co 6 cm. Teraz przejdźmy do krótszego boku. Krótszy bok jest dwa razy krótszy od tego dłuższego, więc 60 mm podzielić na 2 to jest 30 mm, a 30 mm to 3 cm. Więc na rysunku krótszy bok ma 3 cm. No i teraz ten rysunek jest wykonany w skali 1 do 5, czyli on jest pomniejszony. W pomniejszeniu pięciokrotnym ma krótszy bok, długość 3 cm. Więc teraz wracając do wymiarów rzeczywistych, musimy te 3 cm po prostu pomnożyć przez tą liczbę 5, która jest w skali. Bo na rysunku mamy pomniejszenie, a teraz z powrotem powiększamy. Więc 3 razy 5 to będzie oczywiście 15 cm. I już możemy podać odpowiedź. Krótszy bok tego banknotu w rzeczywistości ma długość 15 cm. Dziękuję.